Płaska równina chińskiej prowincji Shaanxi skrywa dziesiątki spektakularnych kopców nazywanych dziś chińskimi piramidami. Wspomniane grobowce powstały w pobliżu starej stolicy państwa środka, a więc miasta Xi'an. Jedna z tych struktur zyskała sobie międzynarodowe zainteresowanie po swoim zniknięciu. Mowa o białej piramidzie zwieńczonej klejnotami, która przyćmiłaby rzekomo nawet wielką piramidę w Gizie. Pierwsze znane obserwacje o ogromnej białej piramidzie w Chinach pochodzą sprzed ponad wieku z wpisów z pamiętnika amerykańskiego biura podróży i kupca Freda Meyera Schrodera, który zauważył ją z oddali podczas spaceru w 1912 roku. Mężczyzna twierdził, że widział na własne oczy wielką piramidę wraz z otaczającymi ją mniejszymi budowlami. Sęk w tym, że przez te wszystkie lata niemal nikt nie zdołał odnaleźć tej budowli. Schroder oszacował, że główna piramida mierzyła mniej więcej 13 metrów wysokości i 500 metrów z każdego boku. Takie wymiary dałyby tej konstrukcji 10 razy większą objętość niż wielka piramida w Egipcie, która mierzy zaledwie 140 metrów wysokości. Mongolski przewodnik Schrodera twierdził, że piramidy mają co najmniej 3000 lat i że informacje na ich temat były zawarte w starożytnych dokumentach klasztornych. Legenda tego znaleziska nie narosłaby do tak niebotycznych rozmiarów, gdyby nie druga i zdecydowanie najsłynniejsza obserwacja białej piramidy w Xi'an, pochodząca od pilota Korpusu Powietrznego Armii Stanów Zjednoczonych, Jamesa Gaussmana, który leciał z Chin do Assam w Indiach wiosną 1945 roku. W pewnym momencie jego oczom ukazał się ogromny biały kształt, który w opinii pilota był piramidą umiejscowioną na południowym zachodzie od miasta Xi'an. Nie był to zresztą koniec, a po upływie 2 lat doszło do kolejnej i jak się okazało ostatniej już obserwacji tej piramidy w ciągu ostatnich 80 lat. Inny pilot, pułkownik Maurice Sheahan, dalekowschodni dyrektor Trans World Airlines, leciał nad doliną w pobliżu gór Xinling w Chinach, około 64 km na południowy zachód od Xi'an, kiedy również zobaczył tę gigantyczną piramidę. Relacja Sheahana znalazła się w wydaniu The New York Times z 28 marca 1947 roku. 2 dni po raporcie The New York Times opublikowało zdjęcia domniemanej piramidy, które później przypisywano Gaussmanowi. W międzyczasie chińscy archeolodzy zdecydowanie zaprzeczali istnieniu takiej piramidy. Ich zdaniem obserwacje rzekomej białej piramidy to w rzeczywistości opisy piramidy Maolinga, grobowca cesarza Wu z dynastii Han. To właśnie ona pojawiła się zresztą na fotografii przypisywanej Gaussmanowi. Takie wyjaśnienie wiąże się jednak z pewnym problemem. Każda z obserwacji białej piramidy umiejscawiała ją w pobliżu gór Xinling, podczas gdy mauzoleum Maolinga leży na odizolowanej płaskiej równinie po zupełnie innej stronie miasta Xi'an. Trudno uwierzyć, że doświadczeni piloci popełniliby tak duży i do tego ten sam błąd w ocenie swojego położenia. Co więcej, kopiec Maolinga leży na północny zachód od Xi'an, podczas gdy Gaussman i Sheahan umieścili piramidę na południowym zachodzie. Ten drugi twierdził zresztą, że biała piramida miała idealny trójkątny kształt, co nie pokrywa się ze zwieńczonym płasko wyglądem mauzoleum. Należy więc zadać pytanie. Czy to możliwe, że New York Times po prostu użył zdjęcia mauzoleum Maolinga jako zdjęcia poglądowego, aby zobrazować czytelnikom piramidę w Chinach? Oczywiście, że jest to możliwe, przy czym nie znaczy to wcale, że prawdziwa biała piramida wciąż czeka na odkrycie. Równie prawdopodobne jest to, że Schroder, Gaussman i Sheahan mylili się w swoich opisach i szacunkach wielkości, a ich obserwacje dotyczyły 3 zupełnie różnych obiektów. Z drugiej strony, kto wie, być może prawdziwa biała piramida leży gdzieś w surowym terenie gór Xinling, wśród wysokich pagórków i głębokich wąwozów. Liczni badacze i odkrywcy próbowali odnaleźć tam legendarną białą piramidę, jednak póki co żaden z nich nie odniósł sukcesu w tej kwestii. Czy wydaje się wam, że ten stan rzeczy ulegnie kiedyś zmianie?
Zapraszam Was do wyrażania opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy.